Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj filmik, makijaż zrobiły, ale zaraz zobaczycie jak to w ogóle wygląda. I pielęgnację, bo na sobie nie mam nic, ale na lepszy początek dnia coś wam pokażę. Takie dwa klucynki sobie śpią. Trochę pościągały taką narzutkę na łóżko. A takie łobuziaczki dwa sobie tu śpią, słodziaśno, jak. O, jeszcze się ziewa. No ale dobra, zacznijmy dzisiaj od pielęgnacji, bo bardzo dawno nie było, niezbyt wiele się zmieniło, ale świeżo umyta buzia, świeżo umyta i po prostu osuszona ręcznikiem i czuję, jak mam tutaj najbardziej tu takie ściągnięcie i właśnie bardzo nie lubię tego uczucia i fajnie tonik odpręża mi tą skórę lekko nawilża, kombucha tonik nawilżający do twarzy Liren. No powiem, że się zakochałam, używam go właściwie codziennie, a zużyłam dopiero tyle, będę go chyba zużywać z pół roku dosłownie. Tak mi się wydaje, bo jest taki fajny. I mi takie coś i tu wyskoczyło. Wcześniej miałam to. Jakoś niespecjalnie to było widać, ale tu jest takie ewidentne, takie wielgaśne. W ogóle, póki w tym momencie nie mam na makijażu na sobie jeszcze, to mogę wam pokazać, jak wygląda moja cera. Nie jest idealna. Lekkie zaczerwienienia, tutaj takie potrądzikowe blizny. I mam bardzo rozszerzone tu pory. Najbardziej to tu, w tych miejscach. Tu najbardziej mam rozszerzone pory. I mój nos. Czarny nos. Mam czarne wągry na caluteńkim nosie. Warto by go oczyścić, ale nie dzisiaj. Dobra, pielęgnację po toniku. Serum witamina C. Oczywiście na całą twarz. Tu staram się nie dotykać tego czegoś. Resztkę zawsze wcieram w ręce. Z jednej strony lubię to serum, bo no widzę, że działa. Te zaczerwienienia są rozjaśnione. Bardzo fajnie to wygląda, ale to jest tak jakby na oleju. Ale jak się wchłonie i położę jeszcze do tego, na to właściwie kremik. Najpierw pod oczy, teraz używam o tego z Planet Spa. Ten nie bardzo. Ja tutaj mam lusterko w, można powiedzieć, w kamerze. W podglądzie. Takie maleńkie. Ale w sumie na dzisiaj mi starczy. Zawsze biorę też na górne powieki. Znaczy na powieki. Na górną część oka. O tak. Bardzo delikatny, lekki, słabo nawilżający, ale wygładzający kremik pod oczy. Po prostu chcę użyć, bo zielony zużyłam, ten już zużywam.
No i kremik do twarzy, aktywujący witaminę D z Eniu. O, dopiero co otwarłam nowy. Na sam koniec właściwie balsamik, ale ze względu na to, że mam to coś na ustach, to tylko co? I tyle. I po prostu delikatnie tak. Tamten Frozen pierwszy zużyłam, teraz ten watermelon, czyli arbuzowy. No i można by powiedzieć, że pielęgnacja jest skończona, ale krem musi się wchłonąć, więc w tym momencie muszę odczekać jakieś najlepiej z 10 minut i nałożę sobie filtr przeciwsłoneczny. Ale zanim jeszcze mi się to wchłonie, to mogę kremik do rąk sobie nałożyć z... W tym czasie też mi się właśnie wchłonie. Mogę sobie poleżeć chwilę, coś porobić ewentualnie. Tego kremu nie wolno za dużo brać, bo on zostawia o takie białe smugi. Bardzo tego nie lubię. Mimo to w miarę szybko się wchłania w całości. Lubię go też rozsmarować. O, tu. I wtedy nie muszę używać balsamu, tylko kremem do rąk po prostu smaruje się również tutaj. No to na razie czekamy 10 minut. Niech kremik wchłonie się właściwie całkowicie i dopiero przejdę do aplikacji kremu z filtrem. Już właściwie się wchłonęło. Także... Kremik. W sumie po tym kremiku też on musi się przecież tam dokładniej wchłonąć. Nakładamy. Jest dość taki gęsty. Nakłada się go dużo, jak to filtr. Ja i tak nie wiem, czy za mało. Nie użyłam. I ja przy tym kremie omijam powieki. To sobie zostawię na koniec, żeby w razie jakbym dotknęła, to żeby nie roznosić po całej twarzy. Największym minusem tego kremu to chyba jest to, że on mnie delikatnie szczypie w twarz. Znaczy tu, gdzie mam podrażnienie, czyli tu w okolicach ust. Ale bardzo dobrze się rozsmarowuje. Może tu odrobinkę. Powieki też powinnam posmarować oczywiście. No jak zwykle reszta w ręce. No i to też delikatnie musi się wchłonąć. O, pusiaczka się obudziła. Pusiaczka się obudziła, proszę bardzo. O, taki content kitku dzisiaj. Mikuś. Ojejku, pancia cię dotknęła. Tak, wstajemy już? Wstajemy? Czy się wyciągamy i spać idziemy? Wstał, przyciągnął się. Idzie spać dalej. A Pusia, ty śpisz jeszcze? Dotknęłabym cię, tylko po prostu mam pełno kremu na rękach. Już dotknęłam Bikusia i tutaj widzę całe moje palce w kremiku. O, nie, Pusia też jeszcze pójdzie spać. No, śpiulko laty. No dobra. No dobra. Więc czas, by troszkę zrobić
Makijaż. Co ja dzisiaj przygotowałam sobie do makijażu? Pędzel do pudru. Pędzelek. O, co to za włosie tutaj? Mikuś. Wchodziłeś mi na stół. Taki teoretycznie do brwi, ale ja go użyję do czego innego. Zalotka. Wydaje mi się, że nauczyłam się jej używać. Tusz do rzęs dzisiaj będzie ten. Odstał trochę. Ma bardzo malutką, precyzyjną szczoteczkę. Tak, zobaczymy go. Pierwsze użycie no nie było zbyt zachwycające. Zobaczymy teraz. Żel do brwi. Ja mam bezbarwny, bo i tak mam chaszcze. Puder. Ten Varieté, chociaż zazwyczaj używam innego, ale ten jest bardziej taki kryjący, dlatego ten. Mgiełkę z Glam Shopu. I akurat mam Petite Happy Bag. Tyle. Czego tutaj brakuje? Nie mam nic do powiek, nic. Nie mam podkładu, nie mam korektora. Tak, to jest mój ostatnio hitowy makijaż. O, tutaj już czuję, że mnie troszkę podszczypuje. O, już. Albo zaswędziało. Maluję się tak ostatnio właściwie codziennie. Nawet wczoraj, jak byłam w galerii, to byłam dosłownie pomalowana tak, tylko innym pudrem, tym mineralnym, matującym z Belle, tym zielonym takim. Z olejkiem arganowym, bo jest matujący, dlatego go używam. Chociaż ten podkład równie, znaczy podkład mówię, ten filtr też jest matujący do twarzy i ma trzy plusiki, UVA, PA, 3 plusy. Jego w tym momencie nie można tak zostawić. No niestety nie ma takiej opcji, bo dosłownie w kilku godzinach już nie jesteś w stanie go trzymać na twarzy, bo on nie zastyga kompletnie. Migruje po twarzy tak, że wchodzi mi w oczy i po prostu muszę go zmywać. I na koniec dnia, jak nic nie nakładałam na niego, to kończyłam z łzawionymi, czerwonymi, szczypiącymi mnie oczami. Dlatego wymyśliłam taki sobie patent, że go po prostu przypudruję. On wtedy się utrwala pudrem. Lepiej troszkę skóra wygląda, chociaż i tak bardzo ładnie się świeci ten kremik. Takie naturalne glow, chociaż teoretycznie on jest matujący. Ten filtr po prostu musi być przypudrowany i taki wymyśliłam sobie patent. Nie jest dużo makijażu, a jednak czuję się trochę lepiej, bo czuję, że coś na sobie mam. I właśnie w pierwszej kolejności zaczynam od pudru i pudruję się dosłownie cała. W ogóle ten puder to już mam lekko zdenkowany, ten z Varieté. Bardzo fajny. Nakładam go w małej dość ilości. Wszędzie. I pod oczy. Koniecznie pod oczy, żeby był w większej ilości. Bo, no wiecie, żeby tutaj mi ten filtr nie wchodził i na powiekę. Tutaj też troszkę smarowałam. Oko musi być po prostu bardzo dokładnie przypudrowane, żeby ten filtr mi tam nie wchodził. Nie wiem, czemu w tym momencie zaczęłam pudrować połowę twarzy. W sumie brew też, bo czemu by nie? Wsadziłam sobie pędzel w oko. Ale dzisiaj nie mam soczewek, tylko okulary, więc to mi jakoś nie przeszkadza. W sumie można by nałożyć puszkiem, ale... I tutaj oczywiście tu, gdzie filtr był, to tu też przeciągam.
I ostatnie u mnie. Okej. I na tym muszę zakończyć. No i co? Trochę mi lepiej. Puder leży bardzo delikatnie. Nie widać gdzieś żadnych plam czy coś. Nadal się delikatnie święcę. Jest takie dzienne glow. Jeżeli nikt nie wstydzi się, bo wiem, że różne są cery, ja to, że mi wszystko, wszystkie zaczerwienienia, wszystkie te blizny, wszystko widać. Ale ja się tym nie przejmuję, ponieważ tak jest po prostu naturalnie. Czuję się lepiej, mając coś na twarzy, ale nie ma tej maski. Jest bardzo delikatnie, bardzo naturalnie przede wszystkim. Mgiełka tylko dlatego, żeby zminimalizować pudrowość. To nie jest mgiełka utrwalająca, tylko właśnie tego pudru nie będzie widać. Brewki. Tylko mam jeszcze za śliskie ręce po tym filtrze. Wewnątrz mogę sobie trochę wytrzeć, żeby móc w ogóle ten żel otworzyć. Żel. No stop, mówię, że się kończy, a jeszcze coś tam z niego wygrzybuję. Tu muszę sobie wziąć już lustereczko. Ale on już niestety pójdzie do Denka. Albo może jeszcze jeden film, który tam naszykowałam sobie na przyszły tydzień. Nie, 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 nie. Jednak on pójdzie do Denka, bo on już zostawia taki biały nalot. Jakby już po prostu, jak to powiedzieć, jakby już tam się lekko zbrylił w środku i po prostu te takie jakby grudki zostają na brwiach. Oczywiście żel można używać koloryzujący, ale ja i tak no niestety mam chaszcze. Dlatego ja mogę używać takiego, można nawet przelecieć potem cieniem. To już jest kwestia wyboru. No i ten tusz. A, zapomniałam, żeby tak nie robić z tuszem, bo się szybciej psuje. Ale kwestia przyzwyczajenia. No i mam tą zalotkę. Użyję ją na jednym oku, żeby wam pokazać, że wydaje mi się, że się nauczyłam używać zalotki. Niech będzie, że na prawym oku. Proszę, z bliska. Proste, właściwie nie widać. No może tu, o, widzę troszeczkę moje rzęski. I teraz zalotka. No i proszę. Jaka różnica? Te rzęsy widać. Je widać. Nawet bez tuszu je widać. No. Ewidentnie widać różnicę, nie? No jako znowu to zrobiłam. No dobra. Najpierw wezmę to oko bez zalotki. W ogóle to lusterko mam tak jakoś dziwnie jakby uplamione, czy co? Jedna warstwa. Bez zalotki. A teraz z zalotką.
No i proszę, jaka jest różnica? W końcu, po tylu latach prób i błędów, w końcu nauczyłam się używać zalotki i nauczyłam się używać tuszu na rzęsach po zalotce. Serio, to jest dla mnie szok. Wezmę, dołożę sobie jeszcze jedną warstwę tu na to bez zalotki oko. Chociaż ten tusz już tak kompletnie wysechł, że no nie za dobrze to wygląda. No i właśnie po to sobie wzięłam to, żeby trochę tutaj porozklejać te rzęsy. Tu jakaś grudka mi. Czyli najlepsza jedna warstwa, bo przy drugiej już jest takie sklejenie, że po prostu jest masakra. No to jeszcze dolne. No ja po prostu nie mogę się napatrzeć. Wczoraj pierwszy raz mi się udało taki efekt osiągnąć. No nie tym tuszem, innym tuszem z L'Oreal'a 5 Million Lashes. Nie, 1 Million Lashes, a ja już 5. No właśnie. I to jest właśnie ta różnica. Zalotka bez zalotki. I tak uważam, że tusz jest beznadziejny. Przy pierwszym użyciu mówiłam, że jest beznadziejny, ale potem wszyscy, o, jaki zarąbisty, super, ekstra i tak dalej. Mówię, dobra, nie wycofałam swojej opinii, tylko mówię, poczekam, niech on dojrzeje sobie spokojnie po, ile ja temu go używałam, ze 2 tygodnie temu, może 3 tygodnie temu. Mówię, użyję go ponownie. No i co? Patrzcie na to oko, no bo tu jest zalotka, tak? To jest faktycznie, jak ten tusz wygląda na oku, na rzęsie, bez zalotki. No bo tutaj to jest ekstra. Taki efekt da mi każdy tusz w tym momencie. Bo te rzęsy widać. On co daje? Pogrubienie i lekkie wydłużenie. Podkręcenia? Zero. No teraz to ja otwieram oczy, żeby było widać. Ale jak normalnie patrzę na prosto, to ja tylko widzę, że mam rzęsy, a chciałabym, o, mieć takie. Takie jak tu. No i na sam koniec właściwie. Balsamik ponownie, tylko na dół. O. Można użyć błyszczyka. No i zapaszek. Happy Book od Attitude. Nauczyłam się już, żeby nie trzeć, bo się nie powinno. No i powiem szczerze, makijaż skończony. Dla mnie najważniejsze jest podkreślenie oka. Zawsze tak było. To, że ja mam cerę, chciałam powiedzieć nieskazitelną, to, że ja mam cerę właśnie taką zaczerwienioną, z rozszerzonymi porami, z czarnym nosem. W tym momencie widzicie całą moją twarz z dość bliska i to nie rzuca mi się aż tak bardzo w oczy. Lubię się taką. Po prostu jestem taka, jestem jaka jestem. Trzeba to zaakceptować. Niekoniecznie lepiej się wygląda z toną makijażu. Czasem wystarczy właśnie tylko wyczesana brew, podkreślone oko i lekki puder na twarz. Bardzo lubię. Ostatnio po prostu zakochałam się w tym efekcie. Miał być makijaż w zielone,
nie? Tak się umawialiśmy mniej więcej. Ale dzisiaj robię zamówienie z Avonu, więc mam nadzieję, że będzie na piątek. Więc spokojnie sobie nagram i makijaż w zielone, bo taka była umowa, i nagram rozpakowywanie paczuszki z Avonu, mam nadzieję, że już przyjdzie. No także, co dzisiaj to tyle, do zobaczenia, koniecznie dajcie znać. Lubicie minimalizm makijażu, czy jednak nie akceptujecie waszej cery i lubicie jak jest zakryta? Oczywiście, mogłam użyć korektora punktowo na jakieś te moje... tylko że u mnie punktowo to by był punkt na punkcie, no bo ja naprawdę mam dość mocne te blizny potrądzikowe, ale akceptuję, lubię, kochajcie siebie, akceptujcie jakie jesteście, bo pamiętajcie, jesteście piękne zawsze. Także za dzisiaj to tyle, do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa!